Dobra, zobaczcie, jaka jest pogoda. Akurat wyjeżdżam. W ogóle siema. Siemano. W nowym vlogu. W tym, który miał być wcześniej do tamtego. A teraz w nowym vlogu, bo jadę z Justynką w pół do 16. Jestem pół do 4. Nie wiem, czy się mówi w pół do 16. Pół do 4. Sylwek, ty mi powiedz. Bo ty tak wszystko wiesz, panie Miodek. Jadę, bo się z nią umówiłam na te zakupy, co wam mówiłam w poprzednim vlogu. I zobaczcie, co za pogoda. A do południa padał śnieg, a teraz leje deszcz. Po prostu rewelacja. A temperatura, no nie wiem, jaka jest temperatura, bo wyjechałam z garażu, więc mam zakłamaną w samochodzie temperaturę. Także widzimy się za chwilę z Justynką. Jadę. Aż taka pogoda, że aż się na te zakupy nie chce jechać. No. Nieładnie. No i mamy Justynkę. Mamy to. Mamy tą Justynkę na tych zakupach. Kupiłaś bilet parkingowy? Dobra, to idziemy na zakupy. Mamo. Tak, mamo. W Rossmanie nic nie chciałaś? Już Rossmana, nie. Dobra, to idziemy do Action. Coś tu wali. No, czuję, że wali. No, nieładnie. Dobra, wchodzimy. Słuchajcie, znaleźliśmy w sklepie, znalazłyśmy takie coś o rozmiarach 38 na 58. To jest gumowe. Chodzi nam o ten prysznic Justynki, słuchajcie. I to jest guma, to by się ci nie ślizgało. Nie ślizgało by no się. I to jest, i grube jest. I grube jest, no. I grube jest, no. Można by było to wziąć i spróbować. Ile to kosztuje? 22,95. Weź to na spróbunę. No. Przetnę to, no bo to i tak jest. Nie szkoda. Duże. Nawet jak ci się nie sprawdzi, to nie szkoda. Wiesz, o co chodzi? A to jest takie, że wyrzucisz, to wytrznie. A mi to się szare nie podobają. Mi się ten kolor nie podoba. A że to, że jasne? Wiesz, jak, wiesz co, nie, nie opowiem, jakby było białe, to ok, ale to wygląda jakby było brudne. Że żółte już? Tak. No to weź ten szary. Albo czarny tam jest pod spodem, kochana. O, no to czarny. No weź. A ja sobie kupiłam takie żonkile do przyczepy. Jeszcze, wiesz co sobie myślę, żeby wziąć? Co? Poczekaj, a co tu są? Tu są takie zasłonki też, zobacz. A tu są prysznicowe? Nie. Tak, to są też prysznicowe. Także no, zawsze można sobie, nie. Wiesz co, wymienić. Nie, tylko my mamy, ja mam specyficzną, bo z oponką. Dobra, to bierzemy to, tak? Tak. No i będziemy docinać. I co chcesz sobie będę jeszcze kupić? Będę miała dwie. Tak. Wiesz, bo to jest tylko na czas, gdy się umyję. Tak, i żeby włożyć. Wkładam. Ale wiesz, co jest fajne, bo jak to wyjmiesz na dwór, jak to jest to ciepło, wyschnie. To moment ci wyschnie. Wyschnie. Tak. A co ty chciałaś jeszcze zobaczyć? A kwiatuszki dla siebie. O, śliczne. No. Bardzo ładne. Takie malutkie by ci pasowały do tych półeczek twoich, nie? Wiesz, że sobie kupiłam sobie te doniczki do domu, te czarne. I sobie dwie przesadziłam już te roślinki i muszę sobie trzecią kupić. No, bardzo ładne. One mi się rozrosły. Nie wyglądają już tak. No to może sztuczne. Żeby nie rosły. Nie lubię sztucznych. Znaczy, no dobra, idziemy dalej. Dobra, możemy już iść po tą, po koszyczek. Tak. Idziemy po koszyk, bo będą większe zakupy, czuję to. Twój kaszyk tylko wraca? Tak. Ty też sobie robisz karawaningowe zakupy. Tak, ja też sobie robię karawaningowe zakupy i zastanawiam się nad takimi lampkami 6,5 metra. One kosztują 37,99, żebym na markizę powiesić, jak teraz będziemy markizę odwijać. Bo mamy tą ściankę do markizy nam przyszła i fajnie by to wyglądało, jakby to było podświetlone jeszcze. Wezmę sobie to. A to co? Z kwiatkami. O. Dobra, bo tu są jeszcze, zobacz, tu są białe, 10 kul. Ale tu ile to jest metrów? 6,5. A czym to się różni, Justyna? Możemy to otworzyć? Otworzysz mi tą pudełko, bo ja sobie jedną ręką nie poradzę. Otwórz. To są takie zwykłe. Tak, bo to jest... 29, bo by było tańsze, prawie 10 zł. Co to za różnica? Tu nie ma baterie chyba to jest. A to jakie? Nie wiem, 3. Które są droższe? No te, co otwierasz. A jest ich mniej. No właśnie. Symena, wiesz, też nie mogę sobie poradzić. Ciepła biel. Idę po baterię do tego może. Idę po baterię, zaraz przyjdę, otwórz to. No i słuchajcie, wsadziłam 3 baterie. Biorę całą paczkę. Ale te biorę te tańsze z tego względu, że nie dość, że są tańsze, to jest ich więcej. A też jest 6,5 metra, nie? No to są takie same. One tylko w środku mają. Ja nie wiem, dlaczego jest taka. A może włączmy też i te. No właśnie, bo one będą inaczej świeciły. No dobra, to włączymy. Zobaczcie, słabiej świecą. A, wiem, zobacz, jakie te żarówki, że takie coś jest w środku. Taka żyłka świecąca. No tak, mówię, że inny efekt. No, inny efekt. Nie, to takie lepiej. I tańsze w dodatku. Dobra, wyjmuję tą baterię.
jest moja. O, jeszcze taki koszyczek wzięłam. Wielkanoc. To jest właśnie ten mop. Tak, a tu jest mop. A. Zobacz, widzisz? Jednorazówka. No ja mam na razie dywany, to mi to niepotrzebne, ale to jest to właśnie, a to są zapasy. Rozumiem. Wiesz, o co chodzi? No, 22,95 i to ja jest... takich dywanów jakby to pewnie nie będę miała, więc sobie wezmę to. No, ale to jest fajne, bo ona jest z tego zadowolona, Beatka nasza. Mhm. Bardzo nawet zadowolona jest. No i zapasy. Dobra, to ja biorę. To bierz to. Wiesz co, idę po drugi koszyk. To idź. Kubki z moim Szymkiem. On ma identyczną minę. Synka poszła po drugi koszyk. Ale lubię takie głupoty. O, tu pewnie będzie wyciskarka do czosnku. Bo ten dział. No właśnie, do noszenia. Ty, tutaj gdzieś musi być wyciskarka do czosnku, widzisz? Ale wiesz, że ja miałam kupioną na 100%. Na to, że tak, byłam, tak. Niezadowolona. No, niezadowolona? Nie, więc no to nie ma co żałować, że zgubiłaś. Dobra. Dobra, płacimy. 69 zapłać. Czy zeskanowałeś wszystkie artykuły? Tak. Płacimy. Justynka płaci. W okularach słonecznych. To mi spadało. Czy 105 zł zapłaciłam za tyle rzeczy. No i zobacz, ile rzeczy kupiłaś. No. Nawet takie potrzebne. A tego cifa też brałaś ty? No, do domu. A. Wiesz co, wiesz, że ja zapomniałam się i telefonu, i biżuterii. I wszystko zapomniałaś? Byłaś szczęśliwsza, jak bez telefonu, to na pewno byłaś szczęśliwsza. No, ciekawa jestem, jak nam się to sprawdzi. Ja może próbujemy. Tak, wiesz, to nie jest jakieś... Ale zobacz, tu jest narysowane, że na, można też na tym prysznic brać i to przelatuje, widzisz? Tak. Także to chyba będzie dobre, tak mi się wydaje. I teraz wychodzimy, idziemy do Teddy. Teddy, a potem mamy Bills. Jesteśmy w Teddy i Justynka sobie wzięła podłogę przed przyczepę. 1,5 na 2. Nie, nie ma, tam tylko kawałek tych ozdób było. Baniki, gdzie tutaj? No, no to musimy chyba iść tu, w tą stronę. Musimy po prostu się, wiesz, rozglądać, nie? Ile za ten dywanik mówisz? Ten 100 zł, 95 zł. 95 zł będzie kosztował. A wiesz, jakie ci nie są potrzebne? Na razie nie, nie, nie odczuwam takiego braku. Takiego braku. No właśnie, my kupujemy to, co odczuwamy braki po każdym wyjeździe, nie? To teraz dopiero. O, tu są dywaniki. Białe takie. No, ale cięższe, no. Cięższe, czyli gorsze. No. No, ale tu są te dywaniki brązowe, akurat do podłogi by ci pasowały, zobacz. Ale nie, one malutkie. No, malutkie. No, ja myślałam, że taki duży. Nie, składany jest tam. O, poczekaj. To jest składany? Nie, złożony jest. Nie, to takie malutkie. Ale one nie, brzydkie wyglądają. Jak zmoczone psy. Bo pewnie ktoś ci mówił o tym, tak? Ale to też jest mało. No też jest cienkie. Nie, sprawdź. Nie, to co my kupiłyśmy, to. Jeśli nie sprawdzi, to będę szukał. Tak. Nie, wiesz co, one nie są ładne. Nie, nieładne, no masz rację. Takie też. Nie. Idziemy dalej. A tu? Ale to nie, bo to są łazienkowe, typowe. Muszę kupić Oldze termos na wodę do szkoły, żeby miała. Bo miała szklany, potłukła, a teraz nosi zwykłą butelkę, więc jej to kupię. Taki. 15 zł. Taki miała, szklany, tylko tu było gumowe i też potłukła. A te plastikowe są zachodzą. To jest ładniejsze, bo to nie jest plastikowe. Nie, no powiem wam, o, Justynka się też już pakuje tam, widzicie? Zamyka bagażnik. Ale powiem wam, że no nie fajnie w taką pogodę robić zakupy, cały czas leje. A jeszcze się tu przechodzi, niby są tam jakieś zadaszenia, ale tyle ludzi chodzi, że chciał czy nie chciał, idzie się po dworzu, także nie... Nie udał nam się. Znaczy dużo kupiłyśmy
Justynka sobie dużo kupiła dla siebie. Ja sobie pierdół pokupowałam, takie co wiecznie odkładałam kupować. Więc w sumie jesteśmy zadowolone, tylko tyle, że takie jesteśmy, wiecie, jakie, zmoczone. To człowiekowi się akurat już nic nie chce. Patrzę, czy ten bilet parkingowy tu mam. Mam. Dobra, w takim razie lecę, słuchajcie, do domu, ale Łukaszek akurat jakbyśmy na zakupach zadzwonił i okazuje się, że jedziemy. Że jedziemy na Wielkanoc z przyczepką. Także ja jadę się do domu szykować, pakować i wyruszamy jutro po mojej robocie. Także fajnie. Mówi, że ma pomysł i powie mi dopiero w domu. Teraz się nagrywa. Myślałam, gadam do Was, myślałam, że się nagrywa, a to się nie nagrywa. Leje deszcz, Łukaszek z drogi wraca, wziął sobie wolne w piątek, dlatego wyjeżdżamy, bo sobie... Słuchajcie, już jestem w domu, bateria mi padła, oczywiście wiadomo, ale w ogóle coś z tymi bateriami chyba albo są już stare, bo jak jest ciut zimniej na dworzu, to od razu one jakieś tak szybko się zużywają, te baterie. Słuchajcie, bo skończyłam na tym, że Łukaszek zadzwonił i jedziemy w końcu. No i jedziemy do... Decyzja jest, z racji tego, że ma wolny piątek, to lecimy do Karpacza, słuchajcie, na kamp 66. Także kawałek drogi, no ale no, teraz możemy sobie pozwolić. Gdy jakby on musiał iść w piątek do roboty, no to trzeba było szukać coś, albo zostać w domu, albo szukać czegoś tutaj blisko. No bo późno by wyszedł, tak? No więc możemy sobie pozwolić pojechać. Jedziemy do Karpacza. Chciałam się zacząć pakować, ale słuchajcie, tak leje deszcz u nas, że nawet nie ma sensu, żebym ja biegała między przyczepą a domem, nosiła te rzeczy, bo będę cała zaraz mokra i jeszcze zachoruję na to, z tego wszystkiego. Więc poczekam, aż on wróci, podstawi przyczepę centralnie pod garaż i będziemy przez garaż się pakować, żebym ja jutro wyszła szybko z pracy i żebyśmy wsiedli, żebyśmy pojechali, żebyśmy nie tracili czasu. Także słuchajcie, widzimy się później, jak Łukaszek już będzie na miejscu i będę się pakować. Także pokażę Wam, co kupiłam i jak to wystroję dodatkowo jeszcze. Także fajnie. Cieszę się bardzo. No to do zobaczyska. No, słuchajcie, jest późno już. Łukaszek dopiero wrócił. Właśnie przystawia tą przyczepę. Łukaniu, jesteś tu? O, przystawię, pokażę Wam. Posłuchać, jak mower chodzi. Ciemno jest. Tutaj jest przystawia, widzicie? Zaraz otworzę bramę i tu będzie stała przyczepa. I będziemy nosić do niej. Z racji tego, że nam wyskoczył ten wyjazd z nienacka, no to musimy się dzisiaj popakować. Powiem Wam, że dzisiaj to jest taki dzień, że i chyba też po tych zakupach, po tym, że tak zmokłyśmy z Justyną, to tak jesteśmy przywalone, ale i moja Olga mówi, że też ją dzisiaj głowa boli w ogóle, także taki dzień musi być dzisiaj. Dziwny taki. Ja właśnie kończę sałatkę jarzynową, a tą drugą to chyba zrobię na miejscu. W tamtym roku wszystko robiłam na miejscu. Kto to puka? Nie, wydawało mi się. W tamtym roku wszystko robię. Łukasz, ty pukasz? O! O, drzwi ci Sorki! No weź no, człowieku. Dobra, jej dokończyć sałatkę. Łukaniu się obciął. Ktoś ci pokaże. Jednak. Co? Halo? Odzywam się później. Halo? Co? Zobacz, patrz, co się dzieje. Aha! No i mamy to! I tu nie pada, bo widzicie, że tu jest sucho i można sobie wchodzić. Posprzątałbyś w niej. Bo po tym naszym ostatnim nagrywaniu poduszki są nieułożone. Czemu światła nie ma? Nie wiem czemu, nie wiem. Idź mi przynieść telefon, bo Piotrek dzwonił. Dobra. Włączyłeś ogrzewanie? Lodówkę też trzeba włączyć, dzisiaj popakować to. Mamy już kemping. Tak, grilla nie bierzemy. Nie bierzemy. Nie. Tyle sałatki nam wystarczy, bo chciałabym zostawić Błażejowi jeszcze. No wystarczy. Bo to mało tak zrobiłaś? Wiesz co, no bo się nie liczyłam, że będziemy jechać, bo nie było wiadomo do końca, nie?
Ale też do lodówki ją położyć. Słyszycie, jak pada deszcz? Cały czas tak leje. Masakra w ogóle jakaś. Ale zobacz, co kupiłam. Co? Czekaj, gdzie ja to mam? Czekaj. Co ty kupiłaś? Żaróweczki! Kochany! Chcesz zobaczyć, jak to wygląda? To zaświeć sobie. Tam już baterię wstawiłam, bo to na baterię. To na baterię? Tak. I kupiłam więcej baterii. O, to jest jeszcze tu. Ja ile to kosztuje takie coś? 29 zł. Co to tak brzęczy? Brzęczy Szczykiewicz? O. Fajne. O, i takie by było pakowanie, żebyśmy po prostu mokli. Także... Włączyłeś to? Czy działa? No. No. Dobra, trochę tutaj ogarnę. Zobaczcie, koszyczek się dzisiaj... Specjalnie ten koszyczek kupiłam na te nasze prezenty. To dostałam te prezenty na ostatnim zlocie w uroczysku. Zobacz, jakie piękne to jest, nie? Także jeszcze raz dziękujemy z całego serca za takie cudowne prezenty. O, i zobacz, jak pięknie jest, i to kwiatuszki rosną, a tu jest zajączek i króliczek. Pakuj tą lodówkę. Dobra. Ojejku, kochany. Ładne, nie? Bardzo ładne. Coś będziemy mieć na stroju. Dobrze, że zadzwoniłeś akurat, jak ja byłam... chociaż no trudno byśmy się obyli bez. Jak ja byłam na zakupach. To zdążyłam przygotować. No i te nasze lampki, które powiesimy na markizie. Coś chlieb tam połóż. Poczekaj. Zobaczcie. Ty, niedrogie te lampki, nie? Niedrogie. Znaczy były droższe, a ja wziąłam tańsze i większe. Taka sprytna jestem. Dobra, idę dalej przygotowywać. Ale bardzo mi się podoba ten kącik. Cudny jest. Śmieci. Czekaj, ja wyjdę. Zamykaj te drzwi, bo się zaczyna grzać. Włączyło się, truma się włączyła. A woda jeszcze mineralna. To jest do plastików. Wyniosłeś te plastiki? To wsadź worek do plastiku, bo tu jest jeszcze plastiki do wyrzucenia. Fajnie to wygląda, nie? Jak mamy tylko taką przyczepę. No. Znaczy tą ścianę przyczepy. Zobaczcie. Dobra, idę dalej. Robić. A to jest sałatka, którą będę robiła na miejscu. Jeszcze tylko cebuli brakuje, ale jest już w lodówce. Bo tej mi się już dzisiaj nie chce robić, bo jestem wykończona. Dzisiejszym dniem w ogóle. Więc pakujemy. I robimy na miejscu, ale już wszystko sobie obiorę. O tak. No, nie bierzemy dużo jedzenia, bo zazwyczaj przywozimy go z powrotem. Tu są słodycze, które kupiłam, słuchajcie. Jajeczkowe takie. Świąteczne. A to zajączek. A to M&M's w kształcie jajek. Ja bym cię zawiózł do pracy. I co? I później po ciebie przyjechał. Musisz mi zrobić przegląd. Króliczki. No właśnie, możesz, ale to żaden problem dla mnie. Ale do domu. A, no w sumie tak, no, jak przyjedziesz po mnie, a tu żelki, ale zwykłe. No już przyjadę, bo cię jest ciepło. No zaraz pogadamy, kryciku. No tak, jak tu przyjedziesz, to godzinę straciłem. Dlaczego? Weź tą półkę jeszcze popraw. Idę po rzeczy, będę pomału pakować, przynosić. W łazience półkę popraw. O Jezu, słuchajcie, ja to się już dawno wykąpałam i położyłam się w pierś. W ogóle to godzinę spałam w ciągu dnia, bo myślałam, że normalnie oszaleję. Przygłupia była. No stół, krzesła, podłogę. No nic, wszystko ja ugotowałam, nie tak jak w tamtym roku, że gotowałam na miejscu. Tutaj wszystko ugotowałam. Słuchajcie, trochę ogarnęłam kuchnię, zaczynam ogarniać, znaczy się. I powiem wam, że tak, jedzenie to już w sumie całe przyszykowane, idę się spakować ja, bo plan jest taki, że Eukanio przyjedzie zestawem po mnie do roboty. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie jutro, ale chcę być już gotowa, także jedzenie muszę jeszcze pomyśleć, ale powiem wam, że tak mi dzisiaj ciężko myśleć, więc popakuję ubrania, ręczniki,
To jedzenie jeszcze dokończę, posprawdzam lodówkę. Błażejkowi pozostawiałam, podzieliłam to na dwie części wszystko. Tą drugą sałatkę to sobie zrobię na miejscu. I co? I chyba tyle. Także kończę na dzisiaj tego vloga, bo jestem nieogarnięta. Trzepnięta jestem, jakby mnie koń kopnął. Tak się czuję. Także kończę tego vloga, słuchajcie, i widzimy się już w następnym vlogu z podróży. No, mam nadzieję, że trochę sobie głowę ogarnę i będzie mi lżej, bo naprawdę jest się, nawet mi ciężko gadać. Taki mam dzisiaj kiepski dzień, ale to przez tą pogodę. No i zmarzłam na tych zakupach, no i zmokłam, dlatego przyjechałam taka zmarznięta i taka niedokołysana. Także biorę się. Łukaniu, Łukaniu, a ty się dzisiaj pakujesz? Pakujesz się dzisiaj? No to dobra, ja też już kończę. Ja już tylko ten barszcz jeszcze wleję do słoików i co? I my chyba wszystko już mamy spakowane do jedzenia. Dobra, słuchajcie, to kończę tego vloga. Biorę się za tą robotę, żeby się położyć spać, bo rano na 7 do roboty mam. Trzymajcie się, do następnego. Pa, pa.